Rozpocznę od historii. Było dwóch przyjaciół. Marzyło im się, by każdy z nich otworzył kiedyś kawiarnię. Tak też zrobili. Jeden z nich zainwestował mocno w wygląd lokalu. Zakupił piękne meble, naczynia. Ekspres do kawy przypominał małą lokomotywę. Wymyślił wspaniałe logo. Jego reklamy pojawiały się na autobusach, billboardach i TikToku. A jednak to do lokalu jego kolegi wszyscy przychodzili na kawę. Chociaż nie stosował tych wszystkich gadżetów. Dlaczego tak się działo, jak myślicie? Bo robił lepszą kawę. Jak niektórzy mówili, on po prostu robił kawę. Zdesperowany kolega zaprosił kilka orkiestr, zespołów, zatrudnił aktorów z teatru, stworzył nawet festiwal kawy. Ludzie woleli jednak tego drugiego, bo u niego można było napić się kawy. I to jest właśnie problem, że wkładamy w coś jakiś wysiłek, czasami wielki wysiłek, ale jakie są efekty? Tak też może być z modlitwą. I właśnie o modlitwie dzisiaj będzie cały ten czas. Poznajemy obecnie list do Rzymian, fragment po fragmencie. Jesteśmy w 8 rozdziale. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Jest tutaj mowa o pewnej sile, która w nas działa. Tą siłą jest nadzieja. Czyli nasze wyobrażenia o przyszłości, jakiej byśmy sobie życzyli, której się spodziewamy. A nadzieja potrafi być w nas bardzo silna. Jak coś robimy z nadzieją, to robimy z wielką pasją. Wyobraźmy sobie na przykład kogoś, kto buduje jacht w nadziei, że popłynie we wspaniały rejs. Z jaką pasją to robi. Identycznie jest z modlitwą i funkcjonuje tutaj ważna zasada. To nadzieja ma napędzać naszą modlitwę, a nie na odwrót. Ponieważ czegoś bardzo pragniemy, wyobrażamy to sobie, dajemy temu upust w modlitwie. I wtedy robimy to z pasją. Słabszą opcją jest, mamy się modlić, jest czas modlitwy. No to o co się tu modlić? No to może o zdrowie cioci i żeby paliwo potaniało. No tak też można. Ale najlepszą opcją jest autentyczna nadzieja, która w nas płonie, a z niej wypływa dopiero modlitwa. Właśnie o czymś takim czytamy w naszym fragmencie, w tym 25 wersie. Jeśli nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Gdy autentyczne nadzieje napędzają naszą modlitwę, wtedy modlitwa nie jest ciężarem, nie jest punktem do zrealizowania w planie. Będzie w niej pasja i wolność. Daję po prostu upust nadziei, która jest we mnie. Ale skąd te nadzieje możemy czerpać? Jakie jest ich najlepsze źródło? List do Rzymian, nieco do przodu, 15 rozdział. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Bóg jest dawcą nadziei. I oto pierwsza modlitwa. Boże, wypełnij mnie nadzieją. Daj mi marzenia Twojego serca, jak pięknie to śpiewamy. I gdy tak się dzieje, gdy zapłonie w nas nadzieja,
czyli te marzenia przyszłości zaczerpnięte od Boga, gdy taki obraz mamy przed oczami, wtedy modlimy się z pasją. Modlitwa jest jak ujście pary pod ciśnieniem. Na przykład, kiedy przed wielu, wielu laty Bóg dał mi nadzieję na nasz ośrodek, przez ponad 10 lat, przez kilkanaście lat chodziłem prawie codziennie na mniej więcej godzinny spacer, by modlić się o nasz ośrodek. Chodziłem pod fabrykę Merilana. Jeszcze wtedy była w takim stanie właśnie starym, niedotkniętym, bo marzyliśmy o tym obiekcie. No, ostatecznie Bóg dał nam coś o wiele, wiele lepszego, ale nie było to dla mnie ciężarem, ta modlitwa. Nie mogłem się doczekać tej godziny właśnie, bo paliła się we mnie nadzieja od Boga. I to jest właśnie to, gdy nasze pragnienia pochodzą od Boga i są na miarę Boga, no to jesteśmy jak lokomotywa stojąca pod parą i dajemy upust modlitwie. Można powiedzieć, co za wolność, co za entuzjazm, co za chrześcijańskie życie warte przeżycia. I pewną rolę, ważną rolę pełni w tym wszystkim Duch Święty. Jest on gotowy nam w tym wszystkim pomagać. Zobaczmy zresztą, jak to robi. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu z listu do Rzymian 8. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Duch Święty niesie pomoc w modlitwie. Jak to robi? Na co możemy liczyć? Czytamy, że przyczynia się w błaganiach. Skoro Duch Święty niesie nam pomoc w postaci błagań, to co jest tą naszą słabością, w której potrzebujemy pomocy? Naszą słabością jest to, że my nie umiemy odpowiednio błagać. Nie zależy nam w odpowiednim stopniu, ale Duch Święty sobie z tym poradzi, wypełni nas przekonaniem i wtedy zaczyna nam naprawdę zależeć. Wynikiem jest modlitwa z pasją. Ale Duch Święty, jak czytamy w wersie 27, przyczynia się też zgodnie z wolą Bożą, bo nie wiemy też, o co się modlić, nie wiemy, co jest najważniejsze z tysięcy możliwości, więc Duch Święty daje nam przekonanie, o co się modlić. Jak to będzie się działo? Po prostu co rusz Duch Święty daje przekonanie, pomódl się o to, pomódl się o tamto. Idę ulicą po handlowej galerii, czy choćby na naszym spotkaniu wspólnotowym, pomódl się o tego, o tą. I wiedząc o tym, o takiej roli Ducha Świętego, możemy być na to wrażliwi, wyczuleni, bo nie wiemy, o co się najlepiej modlić. Ale Duch Święty daje przekonanie i wtedy jest w tym pasja i wolność, no i przygoda. Zobaczmy, nasza modlitwa nie jest czymś, co mamy robić o własnych siłach. To Duch Święty wziął na siebie wykonanie całego naszego chrześcijańskiego życia. Duch Święty wziął na siebie podtrzymywanie naszej więzi z Bogiem. Potrzebujemy się na to otworzyć, oczekiwać z nadzieją, że właśnie On da nam właściwy zamysł, da właściwą nadzieję, sprawi, że będzie nam zależało
podpowie, o co się modlić. No, co za wolność i co za przygoda. A więc potrzebuję zaufać i powiedzieć: Boże, nie mam już siły podtrzymywać mojej więzi z Tobą. Jestem zmęczony narzucaniem sobie dyscypliny, aby się modlić. Ty to zrób we mnie. Duch Święty to zrobi i zrobi to w sposób niezwykły, najlepszy. To podejście, o którym dzisiaj mówimy, będzie też miało wpływ na formę modlitwy. Ktoś kiedyś, przyglądając się naszej wspólnocie, powiedział zaskoczony: dlaczego u was jest tak mało modlitwy? To bardzo dziwne. Widać u was skutki modlitwy, widać, że Bóg daje wam pomyślność, ale dlaczego, skoro tak mało się modlicie? Jaka jest odpowiedź? Mogę odpowiedzieć za siebie. To nieprawda, że jest mało modlitwy. Modlitwa jest dosłownie co chwila. Rozmawiałem z Tobą 5 minut, to może kilka razy najprawdopodobniej w trakcie się modliłem. Wyrażałem jakieś zaufanie do Boga, swoją nadzieję. Modlitwa jest dosłownie co chwila. Jak mówi Paweł Apostoł, bez przestanku się modlcie. No i wydaje się, że niewiele brakuje do tego wzorca. Po prostu nadzieja jest tak wielka i tak wielkie jest oczekiwanie i tak desperackie zaufanie do Boga, że praktycznie co chwila jakaś myśl leci do Boga. Czy to idąc po mieście, czy to pod prysznicem, czy w półśnie. Można powiedzieć, no, tylko obiecajcie, że to dobrze zrozumiecie. Czasami szkoda mi czasu na modlitwę formalną, tak intrygująca jest ta spontaniczna. Oczywiście tej publicznej modlitwy też trochę trzeba, choćby po to, by jedni uczyli się od drugich modlitwy, by mogli czerpać wzór. Więc mamy czasami modlitwę jako punkt programu. Czasami ważne jest, by ktoś nas poprowadził w modlitwie, by inni się dołączyli. No i długo jeszcze można by mówić o formach modlitwy, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie trzeba powiedzieć. I patrząc na nią, można odnieść wrażenie, że dopiero liznęliśmy ten temat. Zobaczmy, co pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Jakie tu jest kluczowe zdanie na temat modlitwy? Dosyć intrygująca fraza w wersie 14. Duch mój się modli. Mój duch się modli. Ciekawe. Modlimy się więc słowami, umysłem, ale okazuje się, że jeszcze jest modlitwa ducha. Nasz duch się modli. Duch, czyli najgłębsza cząstka nas, stworzona do wspólnoty z Bogiem. Bóg jest duchem, ale nas też stworzył z tą cząstką. Ta cząstka umarła na skutek buntu, ale w tych, którzy zaufali Chrystusowi, została odrodzona, ożywiona i jest znowu zdolna do wspólnoty z Bogiem. I teraz dowiadujemy się, że ten nasz duch też się modli, rozmawia z Bogiem. Ale jest tu kolejna informacja w wersie 14, zobaczmy. Umysł nie odnosi żadnych korzyści. Czyli druga ważna informacja, chociaż nasz duch się modli, nie ogarniamy tego umysłem. I byśmy nawet o tym nie wiedzieli, gdyby Słowo Boże nam nie powiedziało. Bo dzieje się to w zupełnie innym wymiarze
nas, do którego nasz umysł nie ma dostępu, ale Słowo Boże nam to ujawnia. Twój duch się modli, kieruje do Boga jakieś postawy, które nie da się ująć słowami, bo to zupełnie inny wymiar. Więc mogę po prostu wiedzieć, że mój duch się modli. Wiemy o tym, bo Słowo Boże o tym mówi, ale Słowo Boże mówi o czymś jeszcze, opisuje zjawisko, które polega na tym, że to, co dzieje się w sferze ducha, przebija się czasami do rzeczywistości ogarnianej przez nasze umysły, przebija się do sfery zmysłów w jakiejś słyszalnej formie, w ten właśnie sposób, że aparat mowy wydaje jakieś dźwięki. To jest modlitwa pod wpływem daru języków, o której pisze Paweł. Chociaż umysł dalej tego nie ogarnia. Wiemy o tym zjawisku, bo Słowo Boże o tym mówi, ale nie tylko Słowo. Niektórzy współcześni chrześcijanie twierdzą, że tego doświadczają. Modlitwa ducha przebija się do sfery zmysłów. Jak podejść do tego zjawiska, o tym za chwilę. Faktem jest, że Bóg w swojej mądrości zamieścił opisy tego zjawiska jako część swojego objawienia, jako taką zupełnie lakoniczną wiadomość, która dotyczy każdego odrodzonego chrześcijanina, że nasz duch się modli, coś wyraża Bogu. Pewnie coś podobnego do zachwytu, zaufania, wdzięczności. Ale i tak nie da się tego wyrazić pojęciami znanymi naszemu umysłowi. Tak czy inaczej, mój duch się modli. Jaki pierwszy wniosek możemy z tego wyciągnąć? Zero kompleksów. Niczego mi nie brakuje. Nawet jeżeli nie dzieje się to w jakiejś niesamowitej formie, jak u niektórych, mój duch się modli. Nie będę miał kompleksu wobec tych, którzy mówią, że modlą się jakimiś innymi językami na podobieństwo tego, czego doświadczali chrześcijanie w pierwszym wieku. Nic mnie nie omija, bo istoty też doświadczam w równym stopniu, a może i lepiej. O czym za chwilę, bo przecież tytuł prezentacji to więcej niż języki. No bo skąd wiadomo, że jak wiara się wyraża przez mówienie innymi językami, to jest to większa wiara, to duch lepiej się modli? A może lepiej się modli, gdy się to nie wyraża przez modlitwę na językach, jak to niektórzy nazywają? Może są przesłanki, że gdy nie dążymy do modlitwy na językach, świadczy to o lepszej jakości wiary. O, robi się ciekawie. Czy to, jak bogato wyrażamy coś, świadczy o jakości tego, co wyrażamy? Ilustracją mogą być walentynki. Jedni kochający się ludzie wyrażają to przez 100 czerwonych serduszek i na wszystkie możliwe sposoby, a inni nie wyrażają. Ale gdy ktoś nam powie, wy słabo się kochacie, bo nie obchodzicie walentynek, to kupujemy to? Chyba ktoś tu czegoś nie zrozumiał. Podobnie jest tutaj. Bóg zapewnia nas, że nasz duch się modli, z tym, że tam to wyraża się jeszcze w tajemniczych dźwiękach. To lepiej czy nie lepiej, o tym jeszcze będzie. Ale na razie jeszcze drugi wniosek tutaj. Skoro mój duch się modli, to nie będę się bał, że czegoś nie wyrażę słowami. Nie będę miał kompleksów wobec tych, którzy pięknie się modlą
i potrafią używać pięknych słów, jakie to ma znaczenie? Przecież mój duch się modli i to w sposób niewysłowiony. No to zajmijmy się wreszcie tym chyba najbardziej intrygującym pytaniem, czy jak modlitwa ducha wyraża się w jakichś językach, to lepiej niż jak się nie wyraża, czy na odwrót. Zanim pójdziemy dalej, to trzeba powiedzieć, że wkraczamy tu na teren bardzo osobistego doświadczania Boga przez każdego z nas. Dlatego potrzebujemy poruszać się tu z wielką bojaźnią, z wielkim respektem przed Bogiem, gdzie każdy ma prawo być sobą, bo należy do Boga, nie do nas. I niech nasza wiara wyraża się taką, jaką Bóg w nas zbudował. I w każdym przypadku jest pełny, stuprocentowy szacunek wobec każdego, kto otworzył swoje serce dla Chrystusa, no przynajmniej z mojej strony. Jeżeli wyobrażę sobie kogoś najdalej ode mnie, jeśli chodzi o poglądy, ale jest odrodzonym chrześcijaninem, to w jakiś sposób tym bliżej jest mi do niego duchowo. Jeżeli wyobrażam sobie chrześcijan najbardziej skrajnie różnych ode mnie, najbardziej charyzmatycznych, w sensie potocznym, odlotowych można by nazwać, to tym bardziej się cieszę i celebruję to, że chociaż tak bardzo się różnimy, Chrystus uczynił nas jednością i w końcu miłość przykrywa wszystko. I to jest coś niezwykle satysfakcjonującego. Więc im bardziej różny jest ten nasz ewangeliczny świat, tym większa satysfakcja, przynajmniej dla mnie. Ale jesteśmy jednocześnie zachęcani przez Boże Słowo, by odkrywać, jak to mówi list do Rzymian 12, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne i co doskonałe. Dlatego jesteśmy poszukiwaczami prawdy. Chociaż jest to trochę niebezpieczne, jak ktoś powiedział, daj ludziom złudzenia, to pójdą za tobą tłumem. Pokaż im prawdę, to cię znienawidzą. Ale chyba w tym towarzystwie tych, którzy zaufali Chrystusowi, nie musimy się tego bać. Jesteśmy razem poszukiwaczami prawdy. Jak to jest więc z tą modlitwą innymi językami? Co ciekawe, o tej modlitwie czytamy, poza wzmiankami w Dziejach Apostolskich, tylko w pierwszym liście do Koryntian, w żadnym innym. A ten kościół w Koryncie był wybitnym, czołowym wzorem w wierze? Niekoniecznie. Gdy studiujemy pierwszy i drugi list do Koryntian, możemy zobaczyć ich wielkie problemy z wiarą. Ich wierze towarzyszyły różne pokrętne motywy. Wiara była często tylko chęcią, która nie mogła się nigdy doczekać realizacji i tak dalej. Wiele, wiele innych problemów. Więc fakt, że to właśnie w tym kościele pojawiło się to silne pragnienie doświadczania zjawiska modlitwy na językach, jest świadectwem siły ich wiary, czy może nie aż takiej siły? Czy boimy się postawić taką hipotezę? Paweł napisał do nich, że są żądni duchowych darów i upodobali sobie właśnie dar języków, ale nie dla budowania innych, bardziej siebie, a przecież duchowy dar jest z definicji do budowania innych. Ale są też inne przesłanki potwierdzające tą hipotezę. Mianowicie dojrzała i finalna wiara, którą Bóg buduje w sercu człowieka, polega przecież na tym, że
nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, a w sercu jest wiara, bo Bóg ją tam dał. Wiara na słowo, włożona przez Boga do serca człowieka, jest cudem sama w sobie. Temat ciągnie się od działalności Jezusa, kiedy to pokaźna liczba Jego uczniów, w zasadzie większość, w pewnym momencie odeszła. A powód był taki, że poszukiwali regularnych cudów dla podtrzymywania swojej wiary. I kiedy Jezus powiedział im, że nie zamierza wykonywać takich regularnych cudów, to przestali za Nim chodzić. No a apogeum jest rozmowa Jezusa z Tomaszem po zmartwychwstaniu, gdy Tomasz powiedział, że jak nie zobaczy namacalnego znaku, dowodu, to nie uwierzy. Jezus mu wtedy powiedział: szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest istota problemu. Niektórzy potrzebowali dla swojej wiary regularnych cudów, jednak wiara doskonała, wiara najwyższego sortu, nie opiera się na powtarzających się cudownych zdarzeniach, lecz jest wiarą na słowo, jest darem Boga włożonym do serca człowieka. Po co więc Jezus dokonywał cudów, skoro nie na cudach ma opierać się dojrzała, docelowa wiara? Docelowa nie, ale początkująca, zwłaszcza tam, gdzie Ewangelia Jezusa była, czy jest rzeczą tak nową i rewolucyjną, że Bóg w swojej suwerenności uznaje, że trzeba tam dramatycznych znaków. Cuda tej rangi są potrzebne, możemy tak nazwać, na frontach wschodzących Ewangelii. I gdy przyglądamy się temu zagadnieniu w Bożym Słowie, są takim ostrym wejściem, gdy zaczyna się coś nowego, gdy to, co ma się zacząć, jest tak diametralnie różne od tego, co było do tej pory. I wtedy Duch Święty dokonuje czegoś nadprzyrodzonego, by uderzyć jak taranem w świadomość ludzi. Także są zaszokowani. I można powiedzieć, że jest to koszt wejścia Ewangelii w jakieś społeczeństwo, by nie wszystko zrzucać na męczenników, których krew jest też takim taranem, który uderza w świadomość ludzi. Bóg w swej suwerenności decyduje, że tym taranem będą też cuda, znaki. Dlatego Jezus zamienił wodę w wino, wskrzesił Łazarza, a nad apostołami pojawiły się widoczne języki ognia w pierwszym dniu Kościoła. Mówili innymi językami. Ale jest pytanie, czy to jest norma w Kościele? Czy to jest docelowa, doskonała wiara, a cuda są przejawem tej dojrzałości? Nie. Bo taran jest potrzebny tylko na wejściu. Później już jest raczej mało użytecznym narzędziem. I co ciekawe, Paweł informuje Koryntian, którzy tak bardzo interesowali się szczególnie tym darem, że dar języków jest znakiem dla niewierzących, a nie dla nich. Jest znakiem dla pogan. Czy dzisiaj Bóg może się nim posłużyć? Czy może się nim posłużyć w Polsce, by uderzyć w świadomość ludzi? Czy Polska jest takim frontem wschodzącym Ewangelii? Może tak, może nie. Ale czy to jest normą w Kościele? Nie mnie ograniczać Ducha Świętego, natomiast
przykładając do tego miarę całej Biblii, poszukując, co jest dla Boga doskonałe, to po prostu dzielę się przekonaniem, że dojrzała wiara, docelowa wiara, to wiara, która nie potrzebuje cudów. Jeśli ktoś potrzebuje ich dla swojej wiary, to jest to jeszcze wiara słaba. Wtedy warto poprosić Boga, zbuduj we mnie dojrzałą wiarę, bo w końcu wiara to jedyny skarb, który zabierzemy z tej ziemi do wieczności. A na czym polega najwyższy wzór wiary? Jezus powiedział do Tomasza, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Gdy nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, a w sercu jest wiara, bo człowiek pozwolił, by taką wiarę Bóg tam włożył. I niezwykle ważna zasada, którą mogliśmy przed chwilą zobaczyć odnośnie modlitwy. Jeżeli spokojnie ufamy Bogu, tą wiarą, którą On w nas zaszczepił, wiarą, która nie potrzebuje żadnego potwierdzania i wystarczy jej obietnica, będziemy doświadczali wszystkich aspektów tak zwanych darów znaków w ich istocie, łącznie z mówieniem językami, którego istotą jest to, że duch człowieka się modli. Nasz duch z założenia jeszcze bardziej będzie się modlił, a sposób wyrażania tego jest dla wiary nieistotny. I takie właśnie środowisko wiary świadomie tworzymy. Można to przedstawić na schemacie. Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara plus nic. Bo taka wiara jest doskonałym dziełem Boga. W najczystszej postaci obchodzi się bez podpórek takich jak cuda albo rytuały. Jest to wiara najwyższego sortu, gdy nic nie widać, nic nie słychać, gdy może nie być żadnych widocznych cudów. Wręcz przeciwnie, mogą być same przeciwności. Jak to się zdarzyło w życiu kogoś z was, że jak tak uwierzył Bogu, następnego dnia miał wypadek samochodowy i mógłby powiedzieć, no co to jest, że zaufałem Bogu, a tu wypadek, ale już zdążył odebrać od Boga taką wiarę, że ona była niezależna od tego, co dzieje się na zewnątrz. I jest to wiara najwyższego sortu, gdzie wszystko może iść na przekór, a w sercu jest wiara, bo została zaszczepiona tam przez Boga, całkowicie niezależna od zewnętrznych okoliczności. Istnieje taki stereotyp, że ktoś mówi, nasza wiara jest na wyższym poziomie, bo jest oparta na cudach i znakach, językach i tak dalej, a wasza wiara jest słabsza, bo nie akcentuje cudów i znaków. Jest dokładnie na odwrót. To zapotrzebowanie na cuda świadczy o słabości wiary. Wiara oparta na cudach, wiara, która potrzebuje cudów, jest wiarą słabszą, początkującą, jeszcze niedojrzałą. No i właśnie na początku drogi za Chrystusem Bóg pokazuje przeważnie parę spektakularnych cudów, by uczyć nas opierania się na Nim. Jednak wiara dojrzała jest już zupełnie niezależna od cudów. Więc na czym polega wzrost wiary? Od wiary początkującej, opartej na znakach i cudach, nadprzyrodzonych zjawiskach, do wiary dojrzałej, opartej wyłącznie na słowie. Drugi stereotyp, czegoś wam brakuje, bo nie macie charyzmatów. Chodzi o charyzmaty w sensie potocznym, czyli dary znaków, takie jak prorokowanie, uzdrawianie, mówienie językami.
jest dokładnie na odwrót. Mając wiarę opartą wyłącznie na Słowie, te wszystkie charyzmaty mamy i to w stopniu jeszcze większym, niż gdybyśmy mieli wiarę opartą na cudach. Gdy ufamy Bogu wiarą opartą wyłącznie na Jego słowach, cuda będą ciągle się zdarzały, ale ponieważ nasza wiara nie potrzebuje cudów i nie jest ich głodna, dlatego szczególnie tej cudowności nie akcentujemy, nie poszukujemy, nie nadajemy temu w końcu zwyczajnemu działaniu Boga znamion niesamowitości. Modlitwa. To nasz dzisiejszy temat. Jak możemy zastosować to, co poznaliśmy? No już po drodze było trochę praktycznych rzeczy, jak możemy się modlić, ale zobaczmy jeszcze jedno miejsce, ostatni już dzisiaj cytat, Ewangelia Marka 7. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. Co zrobił Jezus? Jak wykorzystał moc modlitwy? My też tak możemy. Możemy zaangażować swoją wiarę, wykorzystać ją również w ten sposób, jak Jezus tutaj, by przyciągnąć ludzi do najważniejszych spraw. Czasami na początku jest to jedyna rzecz, która może ludzi przyciągnąć, że ich problemy zostaną rozwiązane, na przykład zdrowotne lub inne. Ale właśnie, jako punkt wejścia na ścieżkę do czegoś bez porównania ważniejszego, by dalej w końcu Bóg wzbudził w nich wiarę najwyższej jakości, która jest zupełnie niezależna od cudów. Jednak droga czasami wiedzie przez pierwsze kroki, gdy ktoś poprosi, by ufać w jego intencji. I tak zrodził się w naszej wspólnocie projekt Intencje, właśnie z pragnienia naśladowania Jezusa. Polega na stwarzaniu ludziom wokół nas okazji do przekazywania intencji modlitwy i możemy przekonywać się, jak łatwo rozmawiać o zdrowiu, jak naturalną rzeczą jest zaoferowanie ufania Bogu w ich intencji. Skutki mogą być nawet podobne jak w przypadku Jezusa, że wielu przyjdzie. A przed nami jeszcze ostatnia część naszego wspólnotowego spotkania. Czas na kawę i herbatę i nie tylko. A co do kawy, to jest pytanie, czy to będzie kawa, czy napój kawopodobny. To ocenicie sami. Ja osobiście jestem przekonany, że w tak znamienitym towarzystwie to musi być kawa.